Laleksia dziewczyna szukana, to może być akurat ciekawe. Więc obejrzmy i luj. Spartiatix! Yeah, boy! Na szybko. Laleksia, odcinek, którego totalnie nie zgapiliśmy jeden do jeden z zagranicznego YouTube'a. Mamy 15 pięknych dziewczyn, które dzisiaj przyszły poznać naszego bohatera. A póki was mam, zasubskrybujcie nasz kanał. Jak to zobaczmy, jaki dobra, będzie rejdam. Jego wybór. Ej, pierwsza dziewczyna wyszła. Hej, jestem Olivia, mam 20 lat i studiuję socjologię. Dobrze. Jestem z Warszawy, jakbyś chciał powiedzieć. Okej. Ale on jest zestresowany. No wiesz co? No. Ta marynarka jest taka babciowa dość, wiesz? Pocisnął ją normalnie. Babciowa? Trochę nie dał. Wiem, obróć, tak się obróć, zamaszyć się w niej. Nie, no nie przekonałaś. No, dobra, dzięki, było miło. Ja pierdzie. O kurde. Ciężko, kurde. No, ciężko widzę. O nie! A ona była taka słodka. Ona była ładna akurat. Dobra, cringe, zamknij mordę. Dobrze. Jak masz na imię? Ile masz lat? Nazywam się Aśka. Ona wygląda jak cringe z odcinka, co się przebrał za babę, nie? Co oglądaliśmy parę dni temu. Czy mi się wydaje? Znaczy, mam na imię Aśka, mam 23 lata i nie bez przyczyny mam ksywkę zwierzak. Mam co? Mam. Nawet się tutaj ubrałam. Dobra. Widzę u ciebie dużo pewności siebie, tak że jestem na tak. Idziemy na randkę? Idziemy na randkę. Super, cieszę się bardzo. Sterka, nie wiem kiedy. Nie, Pawerek, na razie nie, ok. Hej, jestem Magda, jestem z Warszawy i uwielbiam gotować. No, już jest jego. O, to jak uwielbiasz gotować, to jestem na tak, bo lubię dobrze zjeść. Lubię dobrze jeść. Ty, ale gówniane miejsce wybrali do poznawania się. Białe tło, jakieś gówniane. Jakieś, co to jest? Zero klimatu, widzowie, nie może tak być. Powinno być jakieś klimatyczne miejsce do poznania się, wtedy... Wiesz, o co mi chodzi. A tak to stoi chłop, nie wiadomo, o co tu chodzi. Wszystko jest takie... Wiesz, jak to się nazywa? Niezręczne, straszliwie. Do dupy to zrobili, do dupy. Już mi się pieprzy, już ten miks, nienawidzę go. Laleksia, nie postarają się choć raz? Dzięki niemu jeszcze ten team istnieje. Cześć. Hej. Jestem Julita, mam 18 lat i chętnie pojeździłabym z tobą koparką. No dobra, dobra. Jest dobrze. Jestem na tak, jestem na tak. Po prostu. Ja też bym ją wziął. Bez, znaczy się. Nie, tak wiesz co, tak się no. Ja nie mogę, bo ja mam tylko 7 dziewczyn. Kurde, nie tam. A jakoś on się kręci jak bąk jest obstrany na maksa. Hej, jestem Sandra, mam 21 lat. Chciałabym, żebyś mówił do mnie moja miła i podoba mi się twoja świnia. No nie, no nie. No dobrze. Nie. O kurde, jakie to jest! No nie mogę! Ona nawet założyła żółtą koszulę. Oj. No nie. Żałuję, widzę. Lepiej by chyba było, jakby mu nagrania puszczali i on by sobie to oceniał, nie spotykając się z nimi twarzą w twarz, bo to jest tak cringe. Jest zwłaszcza dla niego, a dla nas też, nie? Żałuję za grzechy swoje. Co ty ją? Hej. Hej. Mam na imię Wiktoria, mam 21 lat, mieszkam w Warszawie, lubię w sumie to czytać i słyszałam, że masz świnie, więc możesz mieć dwie, jakbyś chciał. Dobra, bierzemy ją. Co jest? Teraz możesz mieć drugą. Nie, ty do uboj. Żartuję, to był żart. Żart to był, tak, przysięgam. Nie patrzyłaś mi się za bardzo w oczy. Tak brakowało mi troszkę kontaktu. Masz okulary, ale widać. Ładne, niebieskie, fajne. Nie, niebieskie, zielone. Idziesz na... Nie. Okej. Straszliwy jest ten odcinek, naprawdę. Ci tak ciężko. Nazywam się Karolina, jestem ze Śląska. Lubię robić kluski śląskie. Kojarzę. Serio? Z TikToka! Kapustę i rolady. Okej. Nie. Nie? Ona umiera. Co ale Aleksiu! Okej, nie. Spieprzaj.
Ja wychodzę. Jeśli potrafię lubić kluski śląskie, to jest już Bogiem, serio. Hejka. Hej. Hej, jestem Weronika, mam 19 lat, jestem z Warszawy i chciałabym z tobą pójść na randkę, ale musisz mi powiedzieć, gdzie byś mnie zabrał. Gdzie bym cię zabrał? No. Oh, fuck, ja nie znam miejscówek w Warszawie, ale zabrałbym cię... Do McDonalda, każdy zna go. Na jedzonko, co? A to, musi coś zaproponować. Podobne no, jest do tej z ekipy. No. Na jedzonko, na zakręcone może to ona? Tak. O Jezu, dobrze. No, już nie mam w McDonaldzie, ale ja wiem, gdzie są. Wiesz, gdzie są? Wiem, gdzie dobrze. Są. Nie stresuj się. No. O, do McDonalda bym zaprosił. Nie stresuj się, ale czy to... Aleksiu. To ci mogę powiedzieć. Dawaj, to sobie mogę tekst powiedzieć. Tekst na podryw. Nie, ja widziałam, ale były takie typu, czy mogę zobaczyć twój ciągnik. Ale to chyba... Dobra, to mnie przekonało. Dawaj, jesteś na tak, jestem na tak. Tak? Tak. Jak spoko. Mega spoko. To było fajne. Hej, jestem Natalia, mam 18 lat i jestem z Warszawy. I w wolnych chwilach oprócz tańca lubię też śpiewać i niestety też jak trzeba gdzieś pojechać, to muszę jeździć koparką, no bo mój tata też się nie mieści w Lambo. Też się nie mieści w Lambo? No niestety. Dogadalibyśmy się, myślisz, z twoim tatą? Słucham? Myślisz, żebyśmy się dogadali z twoim tatą? Na pewno, no mielibyście wiele wspólnego. Tak? No. Tak. Tak? Okay. Tak, taka relacja ojca i przyszłego chłopaka jest bardzo ważną. Okej, okay, to mi się podoba. Dobrze, no to jesteś na tak. A co jak Czerninę poda tak, stary dziękuję, super, i go odkreśli? Super. Ja bym nie szedł na tam. Na głęboką wodę z bomby. Tak. Szczotka, brawo, miło. Tak. Nie mogę. Tak zrobi Aleksiu. Tak. O, najgorszy, ja jestem... Cześć. Siema. Powiedz, jestem Ola, mam 18 lat i jestem z Warszawy. I uważam, że razem bylibyśmy tak słodcy, że musielibyśmy płacić podatek z krowy. Z takim tekstem to ci muszę dobrać, no tam idziesz, jesteś wzięta przeze mnie. Ja pierdolę. Tutaj jury drogie, które siedzi w tamtym wyśnieniu, zdecydowaliśmy, że przynajmniej jedną starę jeszcze powinieneś wziąć. 8 członków. Czemu? To musi być 8 dziewczyn, a nie 7. Hej. Hej, mam na imię Ewelina. Przyjechałam do ciebie z Wrocławia, więc to dosyć sporo kilometrów. Dobrze. Z Wrocławia, wow. Czy może zrobimy resztę kilometrów razem przez całe życie? Dobrze, podoba mi się. Bardzo się cieszę. Jak najbardziej na tak. Super. A tak naprawdę wziąłem na pałę, bo i tak potem ją kiknę. Tylko kazali kogoś wziąć dodatkowo. Już nie chciał tamtych nawet oglądać. Cześć. Kurde, ogląda je! Chyba mamy problem. Masz problem? No chyba my mamy problem. Nie, jej nie było. Muszę zadzwonić chyba na policję. Tak? A co się stało? Skradłeś moje serce. Naprawdę? No nieźle, ale te buty tak... No ale wiesz, są takie, żebyś to było od razu na wyprawę jakąś. No niestety. Jakie ma buty? Pokaż. No dobra, trudno. Leksiu już wykorzystał swoje 8 wyborów. Zobaczmy, co dziewczyny, których nie wybrał, mają do powiedzenia. No, w sumie jest mi trochę przykro, że Leksiu mnie nie wybrał, no ale przez pryzmat moich butów, ale nie wie co tracić. Taką super dziewczynę, już nie wiem, gdzie taką znajdzie. Wiesz co, myślałam, że jesteś inny. Masakra z sobą jest, po prostu więcej klusek śląskich nie dostaniesz. No jestem załamana. Ja dla niego żółty kolor brałam, a on mnie zostawił. Odrzucił. Już Leksiu wybrał laski, z którymi chciałby iść na randkę. Aha. Ale teraz czas na to, żeby laski wybrały, czy chciałyby iść z nim na randkę. Poprosimy dziewczyny, które by nie poszły z nim na randkę, żeby opuściły pomieszczenie. Żadna. Świetnie udajecie kroki. Żadna nie wychodzi? Nie. Taki ucieszony! No ale bardzo mi miło oczywiście, także super. Dziękuję bardzo, dziękuję. Więc zostało 8 dziewczyn, które chcą z tobą iść na randkę. A więc zaczynajmy. Ale gówniano to przygotowali, ja pierdzie. Twórcy w drugim pokoju będą ci mówić, co masz robić podczas randki. Powodzenia! Co?! Wypieprzajcie z tym gówno teamem! Leksiu ma swój kanał, założyć, bo nie wyrobię. Nie mogę tego oglądać, co oni będą robić już. Już mam ochotę to gówno wyłączyć, no.
do końca zapomnę na twoje imię i opowiesz coś o sobie. Martyna, mam 19 lat, przyjechałam spod Warszawy, tańczę w wolnym czasie. Aleksiu, masz wziąć kabana. Co jest? Okej, okej. Kosy, słuchaj, i wziąć do buzi, pogryź je, co nie, i wypluj sobie na rękę, tak obrzydliwie, zrób to, proszę. Przepraszam. Ale gówno, ja pierdzielę, już mi się tego oglądać nie chce. Przysięgam w sobie, nie wyrobię, ja nie mogę tego zobaczyć, już mnie skręca. Kontynuuj. Smacznego. Lubię sobie czasem coś pougotować, więc chyba idealnie się składa. Mieszkam na wsi, więc czasem widzę też koparki różne. Okay. Może ty coś o sobie opowiesz? Ja coś o sobie opowiem? Chęcią posłucham. Tak. Powiedz, lubię kiełbaskę generalnie. Lubię kiełbaski, lubię kaszankę, lubię wędlinki, steki bardzo lubię. Często jem na surowo generalnie. Często jem na surowo mięsko. Co lubię? Lubię bardzo koparki. Wypluj tego kabanosa, stary. Weź to całego. Nie wyrobię, naprawdę. Dopluj to do buzi i wiesz, i wypluj tak. Wypluj na rękę. Ale mnie załamał ten odcinek. Straszliwie. Ale liczyłem, że w końcu jakiś fajny odcinek z tego gówno teamu, bo Leksiu jest na pierwszym planie. Murder Cookies, dziękuję bardzo. Kurzyli mnie, widzowie, łapka w dół leci. Ciężkie działa wytoczone. Pokaż jej to, I... Totalnie dobrze. To jest moja rzeźba mięsna. To twoje hobby. Właśnie takie jest moje zainteresowanie. Rzeźbienie, to jest moje hobby, ale mnie skręca, akurat naprawdę. Kulkę, ale umiem zrobić też świętego Mikołaja, umiem zrobić róże? Rakietę. Róże czy umiem zrobić? Mm. Już się biorę za to zadanie. Czekam. tak, więc ogólnie to jestem muzykiem. Gram na trąbce, na fortepianie. Na fujarce. Na flecie też gram, na fujarze. I robię produkcję muzyczną. A ty grasz na czymś, czy nie? Grałam kiedyś. Tak? Ale nie nadaje się chyba. Nie nadaje się? Czemu? Nie wiem, pan mnie chyba niezbyt lubił. Pan cię nie lubił? No, co mnie uczył. A może na saksofonie byś chciała zacząć grać? A może bym spróbowała. Tak? Mm. Okej. Okay. Dziewczynko, powiedz dziewczynko. Dobrze, dziewczynko. To jest totalnie cudowne. Już chyba pogadaliśmy sobie, poznaliśmy Jezus sobie dobrze. Jezus Maria! Podasz mi potem Instagrama i do ciebie napiszę. Nie ma problemu. Dobrze, dziękuję bardzo. Czemu to się stało? Naprawdę jest mi to tak ciężko oglądać. Taki potencjał filmu, tak zmarnowany. Mi jest tak smutno, widzowie, z tym teamem. Naprawdę, to jest tak sadge. Mam ochotę pójść i namelać tym wszystkim poza Leksiem uczestnikom w mordę za to, że takie coś się zgodzili zrobić. Nie mógł żaden z nich powiedzieć na etapie pisania tego gówno scenariusza albo produkcji, że to jest takie gówno, że jak to wypuszczą, to nasrają sobie do mordy? Nie mógł nikt tego powiedzieć? Nawet, nie wiem, no... Dziękuję bardzo. Tragedia. Co? Dobrze, dobrze! Zajebisty! Udało się! Lekcju number one! A to była jego! Tak też myślę, Adi. Dobrze, to jak podobała ci się randka? Nie było najgorzej, całkiem przyjemnie. A poszłabyś na drugą randkę? Myślę, że gdybym dostała tą różę z mięsa, to może i bym poszła. Teraz jest druga dziewczyna i Karol ma zadanie szybko skończyć randkę. Szybko skończę. Powiedz mi coś o sobie. Ogólnie to mówiłam, że lubię gotować. Tak. Tylko z tym gotowaniem właśnie. To jest tak, że ja gotuję głównie wege. Ale w sumie
No, jakby trzeba było jakieś... mięso ugotować, to myślę, że... coś mi boli. O, dobra, nieważne, no. Jakby trzeba było jakieś mięso ugotować, no to co? Myślę, że dałabym radę. No, ale głównie jarmuż, brokuły. Mam nadzieję, że lubisz. Zrób to jeszcze raz, a powiedz, że czujesz, co ktoś się z***a. Ktoś się z***a. Kapie? Kapie, dzierż, co się dzieje? Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. Boże. Kibic 01 AK Proboszcz dał na Goliborde 5 zł. Siema na wakacje, wyślę ci 500 dziko na kasyno. A teraz dawaj graj w bot, będzie beka please. Nie wiem co to jest ta coś co napisałeś. Dziękuję bardzo. To ty! Okej, okay. To było. Powiedz mi po prostu czy na pewno to nie ty, a jak powiesz, że nie, to powiedz, że nie wytrzymasz i wychodzisz. No, ale no śródziemnomorską, sałatki. No, ja nie wiem. Nie, a ty nie wytrzymam po prostu. Chamstwo, to jest w ogóle. A więc. Ale ona ma scringowaną minę, ale nie dziwię się jej. Każdy z was pewnie ma taką, jak ona w tym momencie. To jest taki cringe, ten film. Przysięgam, że nigdy nie widziałem czegoś bardziej gównianego niż to. Nie oglądamy dalej jak coś, to już kończyły w tym momencie. Nie dam rady dalej, naprawdę. Zazwyczaj te cringe filmy i tak oglądamy, ale ten jest za ciężki, naprawdę, nie oglądamy tego gówna dalej. Tylko zobaczymy, co ona powie i wypieprzamy stąd, bo nie wyrobię. Bała się randka. Powiem szczerze, że to był jakiś dramat. Partner zachowywał się tak tragicznie, że po prostu trzeba by to cofnąć. Nie. Czyli nie poszłabyś drugi raz na tą randkę? Nie poszłabym zdecydowanie. Na początku chciałem. Nie wiem, czy to jest ustawione, czy nie. Ale jest tak ciężkie do oglądania, że daluj. Wystarczy. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!